Znajdujemy się w tej chwili we wschodniej części Głuchowa, w kolejnym interesującym miejscu tej miejscowości. Mianowicie jest to zalew wodny w Głuchowie. Został on wybudowany na przełomie lat 90. i 2000. głównie w celach turystycznych oraz jako rezerwuar wody dla tutejszego rolnictwa. Nie spełnił on niestety swojej pierwszej funkcji, gdyż nie rozwinęła się tutaj żadna infrastruktura turystyczna, ani także jakość wody nie spełnia standardów, aby było to kąpielisko dla letników. Pojawiające się tutaj praktycznie co roku glony uniemożliwiają swobodne korzystanie z kąpieli w tym akwenie. Jakieś dwa lata temu, około 2008-2009 roku, postanowiono powiększyć ten akwen w stronę południowo-wschodnią, mniej więcej w tym kierunku, tam za tym wzgórzem w dół opada stok do wody zalewu. Jak widać, prace zostały już zakończone, jednak infrastruktury nadal brak i niestety prawdopodobnie smutną przyszłość nadal będzie czekać ten zalew, który nie będzie żadnych korzyści przynosił finansowych dla miejscowości. Zalew jest malowniczo położony wśród pierwszych wzgórz Podgórza Karpackiego, które są praktycznie w całości wykorzystywane rolniczo. Gleby są tutaj wysokiej klasy bonitacyjnej, czwartej, trzeciej, niekiedy drugiej. Głównie są to gleby brunatne. Na horyzoncie, na szczycie wzgórza widać jakieś prace polowe. Jest późne lato, więc prace są nadal w toku. Kiedyś, kilkaset lat temu, te tereny były całkowicie zalesione. Pozostałościami po tej prastarej puszczy są napotykane gdzieniegdzie laski, które są bardzo małej wielkości. Między innymi takim lasem jest ten fragment płatu lasu przy drodze E40, gdy jedzie się do Przeworska na terenie Nowosielec. Jest też taki w Świętoniowej, nazywa się Dębrzyna. Właśnie te lasy są pozostałością prastarej puszczy na tych terenach. Do tego ciekawego miejsca można dojechać dwoma drogami. Jedna prowadzi od drogi E4 górną częścią tego wzniesienia. Skręcając w lewo z drogi E4, należy następnie skręcić w prawo drogą polną, którą dojeżdża się do tego miejsca, w którym stoję, skąd rozpościera się malowniczy widok na zalew. Z tego miejsca na horyzoncie widać jadące pojazdy drogą E4. Druga trasa dojazdowa do zalewu prowadzi wzdłuż linii kolejowej. Jest ona dużo częściej, dużo bardziej uczęszczana i prowadzą jakieś prowizoryczne znaki. Otaczają zalew także ścieżki, które stanowią po prostu dostęp do brzegów akwenu dla wędkarzy, dla plażowiczów, którzy pojawiają się tutaj w cieplejsze wakacyjne dni. Jak widać, w okolicach zalewu miejscowi postanowili wybudować sobie także jakieś domy, na pewno z malowniczym widokiem na zalew, jednak prace są w bardzo początkowym stadium i prawdopodobnie jeszcze ładnych parę lat poczeka, nim powstanie tutaj jakieś gospodarstwo domowe. Proszę spojrzeć, ta droga na wprost jest tą częściej uczęszczaną drogą, którą można dotrzeć do zalewu, natomiast ta, na której
staliśmy przed momentem, prowadzi tutaj pod górę tego wzniesienia, skąd widać malowniczo zalew. My w tym momencie zbliżamy się do tafli akwenu. Prosto tą drogą można okrążyć zalew. Natomiast tutaj w lewo prowadzi droga przez mostek utworzony na jazie potoku, na którym został utworzony ten zalew. Droga, która biegnie dalej wzdłuż brzegu w stronę pól, którą jeżdżą w ciepłe dni letnicy, a na co dzień jeżdżą rolnicy, którzy mają swoje areały na tych okolicznych wzniesieniach. W tym miejscu może powiem parę słów o potoku, który dał początek temu akwenowi. Potok nazywa się Graniczny. Jego źródła znajdują się na terenie Podgórza Karpackiego, w bliżej nieokreślonym mi miejscu na pograniczu Kosiny, Soniny, Głuchowa. Stanowi on na praktycznie 80% swojego biegu granicę między Kosiną a Głuchowem. Płynie on głęboko wciętym parowem, który jest zarośnięty i przez który w niektórych miejscach utworzono prowizoryczne mostki, by pojazdy mechaniczne, rolnicze mogły się przedostawać na drugi jego brzeg. W swoim środkowym biegu wykopano za pomocą koparek i innego sprzętu ciężkiego właśnie takie zagłębienie, które po kilku miesiącach pod wpływem spiętrzenia wód potoku oraz wody opadowej zostało zapełnione. Głębokość, myślę, jest tutaj nieznaczna. Kilka metrów, może 4 metry, może 5 w maksymalnym miejscu. Powierzchnia tego myślę, że wynosi nie więcej niż 5 hektarów. Może nawet przesadziłem, nie jestem pewien. To szczegółowe informacje warto doczytać w studium uwarunkowania gminy Łańcut. Po drugiej stronie ciek płynie spokojnie dolinką, płynąc dalej przez teren Głuchowa, wpadając do Sawy. Tutaj znajdują się tereny nieużytków, które prawdopodobnie kiedyś zostaną zagospodarowane pod budownictwo. W tym momencie są średnio atrakcyjne dla mieszkalnictwa, ponieważ pomimo bliskości do akwenu jest tutaj słaba dostępność komunikacyjna oraz brak blisko infrastruktury takiej jak łącza internetowe, trudności z zasięgiem telefonii komórkowej, no i także bardzo uciążliwe w okresie letnim owady takie jak moskity, komary.